witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić samemu masło domowym sposobem. Może Wam się przytrafić, że jest koniec tygodnia, niedziela, sobota i sklepy są zamknięte. I co wtedy? Czyli to masło jest tak samo smaczne, jak to kupione. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja często już na moim kanale pokazywałam, jak można to masło zrobić i dawać na mięso różnego rodzaju, smażone, pieczone, i tam wtedy kawałeczek takiego masełka sobie położyć. Takie masło możemy przytrzymywać w słoiku, to mam z papryką, ale możemy również sobie zrolować i do takiego papieru przeźroczystego włożyć sobie. Ja akurat takie z czosnkiem, to wolę zamkniętym, żeby mi w lodówce nie było czuć, bo jak mam otwarte śmietanę czy mleko, to może mi wtedy po prostu pachnieć. Bo powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo przydatne. I możliwe, że ktoś z Was nie będzie chciał już kupować masła. Powie, jeżeli ja mam ten jeden produkt, mogę sobie zrobić sam, kiedy będę chciał. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeżeli Wam się filmik spodoba, bardzo proszę, jeżeli idzie, jeżeli można, łapki, osoby. Będę się bardzo cieszyła i na pewno coś jeszcze nagram fajnego. I teraz pokażę Wam ten produkt. Proszę zobaczyć. To jest normalna śmietana, kremówka. 30-36% musi mieć taka śmietana. Musimy poruszać, ponieważ jak stoi taka śmietana w lodówce, ona może nam się jak gdyby tak osiąść i będzie miało na dole dużo tłuszczu i to się Wam oddzieli, ten tłuszcz, a nie powinien, ponieważ on jest tutaj nam bardzo potrzebny. Znaczy on może się oddzielić, ale my musimy go wycisnąć tutaj. Zaraz zobaczymy, czy coś nie wyjdzie. O, widzicie? Taki tłuszcz, tak odwrócę. Proszę zobaczyć, jak za długo stoi w lodówce, to takie coś Wam się oddzieli i to Wam chcę pokazać, żebyście to też dali do środka, bo to jest śmietana. Możemy sobie tak ubić. Ja kiedyś w dzieciństwie też ubijałam. To były takie długie pojemniki, takie jak wiaderka, takie wąskie. U góry były węższe, na dole troszeczkę szersze. I była taka pałka, ja nie wiem, jak to się nazywa, z takimi dziurkami. Wlewało się tam śmietanę. I tak cały czas trzeba było, nie wiem, z pół godziny, może 20 minut, dla mnie to było bardzo długo jako dziecko, ubijać, aż się to masło zrobiło. I zobaczcie, teraz mamy mikser, a więc to jest podobne i to Wam teraz pokażę, jak to się robi. I włączam teraz i ubijam śmietanę, zaraz wejdę, jak śmietana mi się już ubije. Możemy troszeczkę szybciej, możemy szybsze obroty, zwiększyć obroty. Proszę zobaczyć, śmietana jest już ubita. To jest ten moment, kiedy takie kanaliki się robią i ona jest bardzo sztywna. I tu musimy uważać, ponieważ jeżeli to będziemy kręcić dalej, jeszcze z 2-3 minutki, osiądzie nam i zacznie się robić masło. Taki tip dam Wam. Zobaczcie, ta śmietana, już takie kanały się robią, mam nadzieję, że to widać. Jest ona już ubita. Przy okazji, jak robi to masło, chciałam Wam pokazać, że tej śmietany nie wolno ubijać dalej, bo wtedy zobaczycie, co się zrobi, jeżeli będziecie za długo ubijać. Proszę zobaczyć, jak to już opadło. Pokażę Wam już następny etap. Proszę zobaczyć, masło już się oddzieliło. Tak wygląda. Jeszcze może z pół minutki. Tu jest ta maślanka, a tu jest to masło. Zrobione. Proszę zobaczyć. Woda jaka biała, a to masło jakie żółciutkie. Maślankę i to masło. Maślankę zlejemy, ponieważ niektórzy lubią pić maślankę. Maślanka też kosztuje, a więc jeżeli ktoś lubi pić maślankę,
mamy i maślankę, i masło. I teraz ja to masło przekuczę troszeczkę przegotowaną wodą. Żeby to mleko, czy ta maślanka z tego jeszcze się wypłukała. Teraz zleję wodę. Że masło już jest gotowe. Takie masło robicie sobie sami, ziołowe, czosnkowe. Możemy różne, możemy sobie dołożyć jakie chcemy zioła, szczypiorek, naprawdę coś pysznego. Wezmę kawałeczek chleba. Ja Wam pokażę, że to masło jest już super. Posmaruję. Proszę zobaczyć, kanapka masła zrobiona. Solimy. Możemy masło w czasie ubijania, jak już nam się to masło zetnie, tak? Możemy troszeczkę posolić, jeżeli lubimy na przykład słone masło. A więc proszę zobaczyć, próbuję. Pyszne. Pokażę się Wam, że masełko naprawdę bardzo smaczne. Prawdziwe. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie do zrobienia, do wypróbowania. A zwłaszcza do tego masła ziołowego, ponieważ ono jest naprawdę dobre. Jest ziołowe, teraz ja robię. I chciałam zrobić ziołowe, po prostu czosnkowe masło do właśnie do tych mięs, do grillowanych, do smażonych. To, co Wam już nieraz mówiłam, że daję na to, a więc chciałam Wam pokazać, jak można sobie od podstaw, krok po kroku, samemu zrobić. 3 duże ząbki czosnku, soli, szczypta do tego, 1/3 łyżeczki, pieprzu czarnego albo kolorowego, również tak, 1/3 łyżeczki, papryki również, 1/3 łyżeczki, można dać słodkiej, mieszanej. To było od, miska jest od masła, a więc zostawiłam, tu jest to masło i ja mieszam i mieszamy. Możemy użyć również tego miksera, ponieważ ten mikser stoi jeszcze od tego masła ubijania i szybciutko, króciutko tylko tak ubije z pół minutki. Teraz do tego, jeżeli chcemy dać jakieś zioła, możemy dać zioła prowansalskie, troszeczkę pietruszki, troszeczkę pyszne pietruszki. Możemy dać prowansalskich ziół, możemy dać troszeczkę tymianku, możemy dać bazylii. To się nadaje super na mięso. Jeżeli chcemy tylko wyłącznie masło, a więc masło mamy już gotowe. Masło było już od razu gotowe. Wtedy dajemy tylko do jakiegoś woreczka albo do miseczki. Przykrywamy, zawijamy i już mamy gotowe. Tak wygląda. Może, żeby było lepiej widać. Tak wygląda już. Tutaj mamy te zioła. Ja nie jem grubo, a więc próbuję i powiem Wam, niebo w gębie. Proste, zwykłe, pachnące, smaczne, ziołowe, czosnkowe, masło pyszne. Pycha, zapraszam do zrobienia. Zróbcie, jak będzie Wam się podobało, filmik mój. Jak można prosić, łapki w górę. Albo w dół, trudno, najlepiej w górę. I jak można prosić o subskrypcję, o suby, bardzo chętnie będę się cieszyła. Wyszło mi 100, prawie 50 gram masła. I maślanka. Oczywiście tutaj mam to masło ziołowe z papryką, z ziołami,
Chciałabym również pozdrowić dzisiaj moją koleżankę, którą właśnie przez mój kanał poznałam. Mieszka w Tychach, w Polsce. I złożyć jej najserdeczniejsze życzenia z okazji jej urodzin, a że ma 60, ja za parę miesięcy. Dlatego Iwonko, wszystkiego najlepszego. To jest na odporność dobre. To są witaminy, to są witamina C, bardzo dużo witamin. I tu jest właśnie zdrówko w tym. A więc zapraszam Cię do zrobienia z mojego kanału i mam nadzieję, że przyjmiesz moje życzenia. Oczywiście z taką różyczką z mojego kanału również. Możliwe, że kiedyś jeszcze spotkamy. Wtedy wypijemy sobie może lampkę wina. A póki co tylko taka różyczka ode mnie z kanału. Mam nadzieję, że miło przyjmiesz te moje życzenia. Jak również, że Państwu to nie będzie przeszkadzało. Iwonkę poznałam przez mój kanał, jak już wspomniałam. Cały czas mnie jakby prowadzi przez ten kanał, cieszy się mojego sukcesu. Dodaje mi nieraz też otuchy. Może nieraz w tych momentach, kiedy właśnie mam nieraz jakieś niemiłe komentarze, to mnie pociesza. A więc dziękuję jeszcze raz również i wszystkiego najlepszego, Iwonko. Możliwe, że jak się kiedyś spotkamy, to Ci coś fajnego ugotuję. Póki co zapraszam na kanał nadal. Życzę Ci zdrówka, życzę moim wszystkim widzom wszystkiego najlepszego oraz zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego dla Was ugotuję, albo zrobię, albo upiekę. Zobaczymy. Do widzenia. Przybliżymy troszeczkę, żeby było widać tą różyczkę z salami.